Do naszej telewizji zgłosiła się Urszula Konstanta-Kurowska z Łukowskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt i poprosiła o pomoc w poszukiwaniu nowego domu dla Sary. Sara trafiła do naszego stowarzyszenia po telefonie jednej z mieszkanek podłukowskich miejscowości. Po tym, jak pani zadzwoniła, że chciałaby po prostu oddać pieska, który przybłąkał się kilka dni wcześniej do niej. Ona się nim zaopiekowała, ale nie miała możliwości trzymania go u siebie. No i szuka jakiejś po prostu pomocy. Odebraliśmy ją, pani dowiozła do nas, do stowarzyszenia Sunię. Sunia miała zapisane na smyczy. No, pani tak twierdziła, że znalazła ją z tą smyczą, gdzie był napis, że Sara jeden rok, Sary właściciel zmarł, Sara szuka domu, nowego właściciela. Także no, postanowiliśmy po prostu poruszyć trochę tą sprawę, żeby no, ten dom rzeczywiście jej znaleźć, żeby nie poszła do schroniska, bo wiadomo, no, różnie to tam w tych schroniskach bywa. Tych piesków jest zawsze dużo. No i tak myślimy, że może jeżeli zrobimy jakiś właśnie taki program o niej, no to rzeczywiście szybciej ten dom znajdzie. No bo wiadomo, jest to obowiązek miasta czy gminy, tak, zaopiekować się takim psem, czy ewentualnie właśnie zapewnić to schronisko. Ale no takie są rzeczywiście przypadki, gdzie no jakiś tam piesek taki jednostkowo gdzieś tam u nas no osiądzie. No i opiekujemy się nim jako wolontariusze. Piesek dzisiaj, w dniu dzisiejszym trafił do doktora Nowaka, do Konkolewnicy. Tam przejdzie zabieg sterylizacji, szczepień, no i chipowania. Także będzie gotowa po prostu do adopcji. Tak, denerwujesz się, ja do mnie podchodzę, bo to nic się do mnie. Sara znajduje się wciąż u weterynarza i czeka na nowy dom.